Ten wyjątkowy dla dzieci i młodzieży dzień, obchodzony 1 czerwca, powinien być wypełniony radością i zabawą. W tym celu gmina Nielisz przygotowała liczne atrakcje. Dzisiaj tutaj spotkaliśmy się, żeby uczcić to wspaniałe święto, Dzień Dziecka. Dzieci mają różne atrakcje, mają tutaj, były wcześniej skocznie, na których skakały sobie, zjeżdżalnie, mają watę cukrową, lody. Myślę, że się świetnie bawią. Jak mówi pełniący obowiązki kierownika Centrum Integracji Społecznej Felix Szymański, najważniejszą rzeczą jest zadbanie o uśmiech dzieci i młodzieży. Myślę, że dzisiejszy dzień spełnił te marzenia, chociaż w części, bo dzieci się bawią. To jest ważne i to jest istotne i to jest życie dla nich. Dzieci brały udział w licznych konkursach i zabawach, podczas których można było zdobyć nagrody. Dużo zabaw, na przykład zjeżdżalnie, kalambury, basen z bieczkami, różne konkursy. Brałam udział w piłce nożnej, hula hop i skakaniu na piłce. Jak mówi pełniący obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu Piotr Szymański, w przygotowania chętnie włączyły się instytucje gminne. Na Dniu Dziecka w gminie Nielisz, który jest organizowany właśnie przez Dom Kultury, oczywiście wszystko jest finansowane z budżetu gminy Nielisz. Mamy też sponsorów. Sponsorem było dzisiaj Centrum Integracji Społecznej w Nieliszu. Jest tutaj kierownik. No i oczywiście współorganizowany przez najważniejszą placówkę kulturalno-światową, można powiedzieć, w tej gminie, czyli Szkołę Podstawową imieniem Jana Króla w Nieliszu. Dzień Dziecka w Nieliszu upłynął zatem pod znakiem uśmiechu i dobrej zabawy.